Cześć, ja nazywam się Paweł, a to jest moje Smartful Idea. W dzisiejszym poradniku opowiem Wam, jak w prosty sposób wyciągnąć tabelę z pliku PDF do Excela oraz opowiem o tym, dlaczego konwertery online wcale nie muszą być najlepszym rozwiązaniem. Zacznę od przedstawienia naszego pacjenta. Na potrzeby tego poradnika wybrałem sobie publikację Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowaną w połowie kończącego się aktualnie 2020 roku pod tytułem Żłobki i kluby dziecięce w 2019 roku. Wybrałem ją głównie dlatego, że jest krótka, w miarę prosta i myślę, że sobie będziemy mogli na niej dobrze poćwiczyć. Jak przez nią przelecimy, to widzimy, że tutaj mamy trochę wykresów. I w pewnym momencie pojawia nam się tabela. Taka najprostsza tabela, bez żadnych scalonych komórek, bez pustych wierszy, w sam raz do naszych ćwiczeń. W tym miejscu chcę jeszcze zwrócić uwagę, że nasz PDF, z którego będziemy pobierać dane, powinien być wektorowy, czyli tak w skrócie mówiąc, powinniśmy móc zaznaczać dane umieszczone w naszej tabeli. Nasz PDF niestety nie może być skanem albo zdjęciem jakiegoś dokumentu. Do wyciągania danych ze skanów albo zdjęć służą całkiem inne programy niż te, które będziemy dzisiaj omawiać. Do wyciągnięcia danych z naszego pliku PDF do Excela użyjemy dodatku Power Query, który mamy wbudowany w wersję 2016, 2019 i 365 Excela. Jeżeli macie wersję 2010 albo 2013 pakietu Office i w tym Excela, dodatek Power Query możecie sobie pobrać ze strony Microsoftu. Link do tej strony zamieszczę oczywiście w opisie pod tym filmem. Na tej stronie po wybraniu języka wciskamy przycisk Pobierz, następnie wybieramy wersję naszego pakietu Office, którą mamy zainstalowaną, 32-bitową albo 64-bitową, zaznaczamy i po wciśnięciu Next powinien zacząć nam się pobierać plik instalacyjny. Jak już plik instalacyjny nam się pobierze, no to filozofia jest prosta. Przeklikujemy się, tak potocznie mówiąc, przez instalację i po ponownym uruchomieniu Excela powinniśmy już mieć dostępne wszystkie funkcjonalności Power Query. Dobrze, jestem już w Excelu. Naszego pacjenta plik PDF zapisałem sobie na dysk do ćwiczenia. Jeżeli macie starsze wersje Office'a 2010 albo 2013, to powinniście również mieć już zainstalowany dodatek Power Query. Ja będę korzystał z Excela 365. Żeby pobrać tabelę z pliku PDF przez Power Query bezpośrednio do naszego arkusza Excela, musimy przejść na górze do zakładki Dane, a następnie po lewej stronie nacisnąć przycisk Pobierz dane. Jak widzimy, tutaj mamy sporo możliwości pobrania danych z różnych plików i z różnych źródeł, z baz danych, ale my przejdziemy do sekcji z pliku, a następnie z pliku PDF. Excel wyświetli nam teraz okienko, w którym poprosi nas o wskazanie pliku, z którego chcemy pobrać tabelę. Ja sobie ten plik zapisałem na pulpicie, jak widzicie, zaznaczę go sobie i kliknę import. Pojawiło nam się teraz pierwsze okienko Power Query, tak naprawdę, w którym program proponuje nam obiekty, które możemy zaimportować do Excela. Jak widzimy, to jest standardowa operacja. Power Query zawsze proponuje nam zaimportowanie którejś ze stron do Excela, ale jak widzimy, no to raczej nie jest to, czego szukaliśmy. Tutaj po prawej stronie możemy sobie podejrzeć wstępnie te dane. Całych stron raczej się nie importuje, jedynie w bardzo specyficznych przypadkach się to robi. I jak widzimy tutaj wyżej, Power Query również zidentyfikował nam potencjalnie 9 tabeli wraz tutaj z podanymi numerami stron, na których znajdują się te tabele w dokumencie, które możemy chcieć zaimportować. Przejrzymy sobie teraz te tabele po kolei. Patrzymy w podglądzie, że to raczej nie jest to, czego szukamy. Power Query bardzo często jako tabelę identyfikuje na przykład tekst, który napisany jest w kolumnach. Idziemy sobie po tabelach, szukamy naszej tabeli i jest. Power Query, no można powiedzieć, idealnie nam tą tabelę zidentyfikował, tak na pierwszy rzut oka w ogóle nie potrzebujemy jej dostosowywać, możemy ją zaimportować prosto do naszego arkusza kalkulacyjnego. Jedyne, czego możemy się tutaj przyczepić, to bardzo mała w sumie sprawa. W pierwszym wierszu mamy na stałe do surowych danych wpisaną sumę dla całej Polski. Dane są podzielone na województwa i w pierwszym wierszu mamy sumę dla Polski.
Jak wiemy, w tabelach Excela możemy sobie sumę łatwo wyświetlać na żądanie i dlatego Polskę sobie z tych danych usuniemy. Żeby to zrobić, musimy tutaj po prawej stronie na dole nacisnąć przycisk Przekształć dane. Otworzyło nam się teraz pełne okienko Power Query i żeby usunąć pierwszy wiersz z tabeli, wystarczy, że w zakładce Narzędzia główne naciśniemy przycisk Usuń wiersze, usuwanie pierwszych wierszy. Jak widzimy, Polska jest w pierwszym wierszu, dlatego usuwamy jeden początkowy wiersz. Wciskamy OK. Polska nam zniknęła i jesteśmy gotowi do załadowania naszej tabeli w arkuszu kalkulacyjnym Excela. Jednak zanim to zrobimy, bardzo dobrą praktyką jest jeszcze sprawdzenie, czy Power Query dobrze sformatował nam każdą z kolumn, bo Power Query robi to automatycznie. Województwa. Tutaj możemy sprawdzić, jaki typ danych został przyporządkowany do tej kolumny i widzimy, że Power Query przyporządkował automatycznie tekst, więc nic nie zmieniamy. Tutaj widzimy w placówkach. Są to liczby całkowite. Power Query przyporządkował liczby całkowite. Miejsca mamy liczby całkowite. Dzieci mamy liczby całkowite. Formatowanie kolumn, czy poprawnie mówiąc, typy danych w kolumnach mamy sprawdzone, dlatego jesteśmy gotowi do załadowania naszej tabeli do arkusza Excel. Mamy tutaj do tego w lewym górnym rogu specjalny przycisk. Możemy nacisnąć zamknij i załaduj albo zamknij i załaduj do, gdzie będziemy mogli dokładnie wybrać, w jakiej formie chcemy te dane załadować do Excela. Ja zostawię domyślnie wybraną tabelę i załaduję te dane do istniejącego arkusza pierwszego, który mamy tutaj na dole, do komórki A1. Wciskam OK. Po chwili mamy naszą tabelę wciągniętą do arkusza Excela jako nowy obiekt tabela. Możemy sobie dla niego na przykład wyświetlić szybko wiersz sumy, który wcześniej usunęliśmy, bo go nie chcieliśmy z surowych danych. Możemy go dalej przerabiać i poszerzać. Z kilku rzeczy, które warto tutaj wiedzieć, to pierwsza, jeżeli ktoś albo my podmieni nam plik PDF, na przykład liczby w tabeli, z której zaciągamy dane, to żeby odświeżyć naszą tabelę w Excelu, wystarczy na nią kliknąć prawym od myszki, a następnie przycisk odśwież. Szybko nam się przeładuje i dane się powinny w tabeli odświeżyć. Druga sprawa to to, że musimy pamiętać, że w tej naszej tabeli, którą przed chwilą wstawiliśmy do Excela, mamy otwarte aktywne połączenie z plikiem PDF. I dlatego, jeżeli zmienimy nazwę tego pliku, przeniesiemy go albo usuniemy i z jakiegoś powodu będziemy chcieli odświeżyć dane, to Power Query zwróci nam błąd. Chyba nikt nie lubi, jak wyskakują mu błędy. Wprawdzie dane nam się nie popsuły, ale jeżeli jesteście pewni, że te dane wam się w przyszłości nie zmienią, to spokojnie możecie zerwać połączenie, przechodząc w prawą część ekranu do panelu zapytania i połączenia, klikając prawym od myszki na nasze aktywne połączenie, następnie należy kliknąć usuń i potwierdzić. Aktywne połączenie z plikiem PDF zostało zerwane, mamy teraz po prostu tabelę w naszym arkuszu kalkulacyjnym Excela. Część z was pewnie zapyta teraz, po co ja mam się uczyć jakiegoś Power Query, skoro w internecie dostępnych jest mnóstwo darmowych konwerterów, w tym konwerter takiej uznanej firmy jak Adobe. Ja sobie go sprawdziłem na naszym pacjencie i faktycznie wyszło, że on z tą naszą prostą tabelą poradził sobie całkiem nieźle. Mimo to chciałbym w ramach tego poradnika opowiedzieć wam o kilku rzeczach, które świadczą o tym, że Power Query jest jednak lepszym wyborem niż konwertery online. Po pierwsze, chodzi o kwestię bezpieczeństwa, bo jeżeli korzystamy z konwertera online, to konwersja nie zachodzi na stronie internetowej, tylko nasz plik wysyłany jest najpierw na obcy serwer, tam konwertowany i dopiero zwracany nam w formacie, jakiego potrzebujemy. I warto to mieć na uwadze, jeśli konwertujemy jakieś poufne dane prywatne albo informacje służbowe. Druga sprawa to łatwość aktualizacji tabeli. Bo tak się składa, że w Power Query, jeżeli zmieni nam się plik źródłowy, na przykład zmienią nam się dane w tabeli PDF, to jednym kliknięciem możemy zaktualizować dane w tabeli Excela. Trzecia sprawa to to, że Power Query po prostu dobrze znacie. Wiele osób, w tym ja, uważa, że Power Query jest taką drugą po tabelach przestawnych rewolucją w Excelu. Jeżeli chociaż trochę umiecie korzystać z tego narzędzia, to będzie to waszym bardzo dużym atutem, na przykład na rynku pracy. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli przydał ci się ten filmik, to zostaw mu łapkę w górę, a jeżeli ci się nie przydał, to też mu zostaw łapkę w górę. A jeżeli interesuje cię więcej tematów związanych z Power Query i ogólnie z oprogramowaniem biurowym, to zapraszam do zasubskrybowania tam na dole mojego kanału. Ja jestem Paweł, a to było moje Smartful Ideas. Do usłyszenia. Cześć.